Zacienione ławki, więcej zieleni, monitoring czy bezpłatna toaleta to tylko część propozycji, jakie mieszkańcy Rudy Śląskiej zgłosili podczas konsultacji w sprawie zagospodarowania miejskiego rynku. Nad tymi pomysłami będą teraz pracować architekci. Więcej zieleni, świetna idea. Jak najbardziej powinno być coś takiego tutaj wprowadzone. Dużo ludzi czekało na to i niektóre jeszcze się to poprawi. Zobaczymy, co zrobi projekt. No, ja się tutaj opierałem, żeby jednak ta fontanna została i ludzie, choć oni chcą ją skasować, no, ale fajnie by było, jakby coś może mniejszego zrobili. Moim zdaniem kolejnym krokiem po zazielenieniu tego miejsca powinno być udostępnienie tutaj szerokiej oferty gastronomicznej, oferty, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić czas, dobrze się bawić i ożywić trochę to miejsce. W konsultacjach wzięło udział tylko 40 mieszkańców, którzy przekazali miastu ponad 120 uwag. Dzięki ich sugestiom na rynku powstaną elementy architektury, m.in. rzeźby, nawiązujące do historii miasta. Duże zainteresowanie wzbudziła też znajdująca się na środku placu niedziałająca fontanna, która wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie zostanie naprawiona. Niektóre pomysły były wewnętrznie sprzeczne, więc to jest jakby rozstrzygnięcie. Wiemy, że fontanny tu raczej tej dużej nie chcielibyśmy, raczej będziemy chcieli zbiornik retencyjny podziemny, nie z wodą na powierzchni. To jest znacznie droższe w utrzymaniu. Wiele uwag mieszkańców dotyczyło też ilości zieleni. Teraz tym, jak ją wkomponować w rynek, zajmie się projektant przebudowy placu. Zastanawialiśmy się, ile tej zieleni, ile miejsc do rekreacji. Powstało kilka roboczych wariantów. No i w efekcie w takim uzgodnionym wewnętrznie w urzędzie wariancie około 1/3 powierzchni rynku jest rozszczelniona, zazieleniona. Obecny wygląd rynku jest wynikiem przebudowy z lat 2009-2010. Wycięto wtedy prawie wszystkie drzewa, zamieniając plac w betonową patelnię pozbawioną cienia. Kolejna przebudowa ma się zacząć pod koniec tego roku. Na nowy odcinek trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny mieszkańcy Rybnika będą musieli jeszcze trochę poczekać. Szczególnie ubolewają nad tym rowerzyści, którzy otwarcie mówią, że liczyli na powstanie drogi wzdłuż bulwarów. Tu z kolegą jesteśmy za tym, żeby była ta ścieżka taka jak tutaj, aż do niewiadomia. Bo ostatnio pan prezydent otwierał ścieżkę niewiadom Niedobczyce. Bardzo super inwestycja, lubimy tam jeździć. No a brakuje do Niedobczyc i do połączenia tutaj z tym odcinkiem. Także super inwestycja, jest w zamyśle i czekamy na nią, żeby jak najprędzej była zrealizowana. Inwestycja jest dla miasta o tyle istotna, że ma stanowić łącznik tzw. obwiedni południowej z ulicą Rzeczną. Pozwolenie na jej realizację wydano w czerwcu ubiegłego roku, a prace ruszyły zaraz po zatwierdzeniu projektu. Jednak trzeba je było przerwać z uwagi na decyzję wojewody śląskiego, przez miasto określaną bezprecedensową. Chodzi o przepisy, które mają regulować budowę nowego odcinka drogi, czyli tak zwaną specustawę drogową. Według tych samych przepisów realizowaliśmy, czy też chcieliśmy zrealizować ten odcinek od ulicy Rzecznej do obwiedni południowej. Wojewoda zakwestionował nasze podejście prawne do tego odcinka. Będziemy się stosowali oczywiście do decyzji wojewody i te wskazania, które tam się pojawiły dotyczące drogi publicznej, a konkretnie jej parametrów technicznych, będziemy spełniali w kolejnym projekcie. To niestety wydłuży całą realizację. Bo jak się okazuje, sam proces projektowania może zostać wydłużony nawet do roku, stąd też decyzja miasta o niekierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To zdaniem urzędników niepotrzebnie dodatkowo opóźniłoby budowę. Wojewoda wskazuje, że prace przy budowie odcinka powinny być prowadzone w oparciu o dokumentację dotyczącą drogi publicznej, a nie na podstawie specustawy. Miasto Rybnik próbowało przeprocedować budowę ścieżki rowerowej, posługując się tak zwaną specustawą drogową, zgodnie z którą budowane są na przykład autostrady, drogi ekspresowe czy drogi szybkiego ruchu. Jednakże według pracowników i nadzoru wojewody nie ma możliwości, aby ścieżkę rowerową budować zgodnie z tą specustawą. Dlatego też wojewoda nie wydał zgody na realizację tej inwestycji w Rybniku. Rybnicki Urząd Miasta podkreśla, że miastu zależało na szybkiej budowie kolejnego odcinka bulwarów z uwagi na fakt, że to swego rodzaju kręgosłup rowerowo-pieszy pozwalający realnie porzucić samochód na rzecz rowerów. Tym samym w sposób bezpieczny tranzytowo przeprowadzić ruch między północnymi i południowymi dzielnicami miasta.
122 mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej zostaną wybudowane przy ulicy Andersa w Tarnowskich Górach. W swoich założeniach SIM-y są podobne do TBS-ów. Przyszli lokatorzy też muszą wpłacić tak zwaną partycypację, a potem mogą mieszkania wykupić. Każdy, kto wpłaci partycypację, w przyszłości po 15 latach będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wykup. Taki wykup będzie wówczas dokonywany i to mieszkanie będzie wyłączane całkowicie z naszych zasobów i będzie przekazywane najemcy. W ramach inicjatywy wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne. W każdym z nich znajdą się lokale o powierzchni od około 38 metrów kwadratowych do 69 metrów kwadratowych. Partycypacja wyniesie najprawdopodobniej około 2000 zł za metr kwadratowy. Nawet jeśli ktoś dysponuje takimi pieniędzmi, to nie wszyscy będą mogli skorzystać z SIM-u. Przede wszystkim chcemy, żeby te mieszkania służyły mieszkańcom Tarnowskich Gór, ale domyślamy się, że pojawi się w Tarnowskich Górach również spora liczba najemców, potencjalnych najemców spoza Tarnowskich Gór. Nie są to mieszkania dla ludzi o niskich dochodach. Raczej dochody określamy średnimi, określa to zresztą ustawa, nie mamy na przedział dochodowy wpływu. Dla przykładu jedna osoba, która zechce skorzystać z oferty, musi zarabiać między około 3100 a 5000 zł brutto, a w przypadku czteroosobowej rodziny to widełki od około 9,5 tysiąca złotych do około 11,5 tysiąca złotych. Podobna inwestycja zostanie wkrótce zrealizowana w Chorzowie. I jeszcze 2 tygodnie temu historia niczym z filmu stanowiła wielką zagadkę dla śledczych. Dziś prokuratura nie ma wątpliwości. 76-letni obecnie mieszkaniec Radlina kilkanaście lat temu niedługo po pogrzebie wykopał z grobu ciało swojej matki. Potem domowymi sposobami zabalsamował zwłoki i z nimi mieszkał. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok oraz badania genetyczne. W wyniku tych badań ustalono, że zwłoki należą do nieżyjącej od 2010 roku matki mieszkańca tego domu. W wyniku ustaleń prokuratura zleciła wykonanie ekshumacji miejsca pochówku zmarłej na cmentarzu parafialnym w Radlinie. Podczas tych czynności ustalono, że grób pozostaje pusty. Mężczyzna po śmierci matki wykopał ciało, przeniósł do miejsca zamieszkania, gdzie przebywało przez 13 lat. Mężczyzna na chwilę obecną znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Zostały mu przedstawione zarzuty, mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Te były zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w tej sprawie. Zarzuty, które usłyszał 76-latek, to znieważenie zwłok, a o dalszych czynnościach w tej sprawie zadecyduje opinia biegłych psychiatrów. Kandydaci do służby w policji mogli w środę sprawdzić, czy są w stanie zaliczyć test sprawnościowy. Chętnych nie brakowało. Zdecydowałem się, bo zawsze chciałem pracować w policji. Jest to spowodowane nie tylko tym, że zawsze chciałem pomagać ludziom, ale też tym, że moja mama jest z zawodu policjantką. Przygotowywałem się we własnym zakresie, głównie bieganie, przygotowanie się kondycyjne, żeby wytrzymać fizycznie ten tor. No i każdy etap starałem się przerabiać po kolei, tak żeby wykonać go jak najlepiej pod względem technicznym. Zadanie tylko z pozoru wygląda na proste. W rzeczywistości nie jest tak łatwo, bo trzeba pokonać 8 etapów. Wśród nich m.in. skok przez płotki, bieg interwałowy czy rzut piłką lekarską i brzuszki. Trzeba zmieścić się w ramach czasowych. Przede wszystkim trzeba wykonać wszystkie 8 ćwiczeń poprawnie, zgodnie z przepisami. I trzeba się zmieścić w czasie minuta 41,0. Jeżeli ktoś wykona cały tor w tym czasie poprawnie, to jak najbardziej wynik jest pozytywny i przechodzi dalej, do dalszego etapu. To jednak nie wszystko, bo jeśli ktoś chce zostać policjantem, musi przejść kolejne etapy. Po teście sprawności fizycznej umawiamy kandydata, jak już zaliczył, na badania psychologiczne, czyli baterię testów psychologicznych, po czym jest rozmowa kwalifikacyjna jako kolejny etap selekcyjny postępowania. Jeżeli kandydat konkretny zalicza te 2 etapy, kierujemy go na komisję lekarską, w międzyczasie jeszcze robimy wywiad środowiskowy, w międzyczasie jeszcze składa ankietę bezpieczeństwa, żeby wyrobić mu poświadczenie bezpieczeństwa. Jeśli proces rekrutacyjny przejdzie pomyślnie, przyszły policjant jest kierowany na odpowiednie szkolenia. Później rozpoczyna służbę i może liczyć na zarobki w wysokości od 4000 do 4500 zł na rękę.